Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj przyszedł czas na film, o który wiele z Was pyta. Ja kilka razy o nim wspominałam, ale jakoś tak się nigdy nie zebrałam do tego filmu, więc przyszedł czas na przegląd mojej toaletki, przegląd moich zapasów, tak to sobie roboczo nazywam. Coś w stylu Shop My Stash, właśnie, znaczy nie coś w stylu, tylko w zasadzie Shop My Stash, tylko właśnie taki trzeba wybrać jakąś fajną polską nazwę. No i na razie roboczo wymyśliłam przegląd zapasów, przegląd kosmetyczny albo coś w ten deseń. Zobaczymy jeszcze. Widziałam, że jest kilka wariacji na temat nazwy na naszym polskim YouTubie, no ale też nie chcę, jakby wiecie, kraść komuś tytułu w pewnym sensie, tylko coś wymyślić swojego. No chyba, że gdzieś faktycznie ten przegląd kosmetyczki, przegląd zapasów jest, ale tego akurat nie widziałam. W każdym razie, pozbierałam trochę staroci z mojej przepasnej, jakby wiecie, tej szafeczki z tyłu i wygrzebałam trochę rzeczy, których bardzo dawno nie używałam. Między innymi na przykład mam paletkę Smashboxa, Cover Shot, Golden Hour. Mam na przykład The Balm, In the Balm of Your Hand. Mam puder Nabli, coś czego w ogóle dawno nie było. Mam pomadę Anastazji, kiedyś na przykład bardzo często używałam pomady, a już od jakiegoś czasu przestałam ich używać, więc zobaczymy jak będzie z pomadą. No i na przykład mam podkład i dzisiaj wezmę sobie podkład Maybelline, ponieważ podkładów mam dosyć dużo, bo ja sporo testuję, więc te podkłady mam. Nawet znalazłam kilka, których jeszcze nie używałam, więc wystawiłam je sobie tak wiecie na przód, żeby może niedługo zrobić test, ale to po kolei. Natomiast wyciągnęłam ten, który używałam albo rok temu, albo to były już 2 lata. Powiem Wam, że czas mi czasami tak szybko idzie i jest to, bo zaczęłam mówić i nie skończyłam, Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Ja go mam w kolorze 05 Light Beige. On nie był chyba jakiś taki super ciemny. O, widzicie? Tak, ten. I też powrót do przyszłości, czyli gąbeczka Beauty Blender, którą w zasadzie już przestałam używać, bo najczęściej używam albo ściętej Eveline, albo ściętej Real Techniques, albo ściętej Glam Shopu i Beauty Blendera przestałam już używać jakiś czas temu i no zobaczymy, jak mi się będzie też taki powrót do przyszłości, jeśli chodzi o gąbeczkę. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, jakby ta gąbeczka zostawiała ślad, jakby zostawiała takie półkola po prostu na mojej twarzy. No i naprawdę mam wrażenie, że piję o wiele więcej podkładu niż inne gąbki, ponieważ musiałam 4. pompkę wycisnąć z podkładu, żeby w ogóle nałożyć i pokryć całą twarz. Mi się wydaje, że ja ten podkład chyba lubiłam, że to nie był taki podkład totalny bubel. Owszem, on chyba nie był jakoś super turbo matujący, ale wydaje mi się, że on chyba był taki całkiem fajny. Kolor na pewno ma fajny, jeżeli nie pamiętam, czy on oksydował, czy nie. Jeżeli właśnie nie będzie ciemniał, no to naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu pozbyłam się wszystkich moich korektorów, które miałam. W zasadzie nie tyle pozbyłam się, co po prostu je odłożyłam na bok, bo zachowałam je sobie, żeby może były do swatch, ewentualnie do jakichś porównań, czy coś w tym stylu. Natomiast po kilku konsultacjach z lekarzami okazało się, że to nie jest kwestia uczulenia, tylko po prostu taka przypadłość mojej skóry, że jeżeli mam na przykład nadmiar pielęgnacji czy nadmiar kosmetyków, to ona zaczyna właśnie reagować i bronić się poprzez takie suche placki, które się pojawiają. Więc to ani nie była żadna bakteria, ani nie była kwestia uczulenia, tylko po prostu przynajmniej na chwilę obecną tak wygląda, że moja skóra tak ma. Więc po prostu stwierdziłam, że do dzisiejszego filmu, na razie nie używałam żadnego z tych korektorów, ale do dzisiejszego filmu, ponieważ wygrzebujemy rzecz, że tak powiem, szczeluści mojej szafki, sięgnę po korektor Born This Way Too Faced. Tylko nie będę go nakładać bezpośrednio pod oczy, tylko zrobię to standardowo, tak jak robię ze wszystkimi korektorami ostatnio, przynajmniej tymi nowymi, żeby już właśnie nie było takich sytuacji. To jest to, że zdejmuję sobie nadmiar tego korektora właśnie tutaj na dłoń, a następnie stąd nakładam go pod oczy i to jest tylko wytarty aplikator, nic więcej. I tego korektora, ponieważ ja tego korektora w ogóle z Too Faced używałam też bardzo rzadko, dlatego że on jest żółty. I w przypadku niektórych podkładów po prostu ten korektor się u mnie bardzo odcinał, dlatego że był troszkę ciemniejszy i troszkę bardziej właśnie żółty od podkładów. I on tak u mnie leżał, no aż w końcu poszedł razem z innymi po prostu w odstawkę. Więc pomyślałam, że możemy sobie dzisiaj do niego wrócić i tak jak widzicie, po prostu delikatnie zamaczam pędzelek. Zobaczcie, że mi jeszcze naprawdę bardzo dużo tego zostało, w zasadzie zdjęłam tylko kawałek. I delikatnie go tutaj wpracowuję właśnie w wewnętrzny kącik i resztę pędzelka
W zasadzie można by powiedzieć, że wycieram o pozostały obszar i resztę doklepuję gąbeczką. Czasami robię to palcami, tak jak Robert Walsh pokazywał w swoim filmie, że on to robi palcami, bo też ciepło palcy powoduje, że łatwiej i plastyczniej się jakby z tym korektorem pracuje. Nie wiem co jest, ale jak patrzę w podgląd, przez ostatnich kilka filmów mam właśnie takie jakieś białe podkówki. Nieważne jakiego korektora użyję, naprawdę, nie ma znaczenia. Ale mam jakieś takie białe podkówki. Zastanawiam się, czy to mi się zmieniła percepcja i zawsze miałam taką białą pandę pod oczami, tylko że teraz zaczęłam ją dostrzegać. Czy coś się stało, że mam taką białą... Naprawdę mam wrażenie, że właśnie tutaj w kącikach jest jakoś strasznie jasno. Przynajmniej w podglądzie. Na żywo tego tak bardzo nie widać i na żywo nawet widać troszeczkę jeszcze podkówki moje, w sensie tutaj jakby ten obszar, więc ja troszeczkę jakby tutaj dołożę tego korektora, ale tak jak widzicie już bardzo mało. Naprawdę podziwiam dziewczyny, które z korektora robią ten trójkąt, bo to jest tak ciężko rozblendować. Ta okolica tutaj na zbliżeniu musi wyglądać po prostu fatalnie, bo dla mnie to już jest dosyć dużo korektora i z bliska jest ten korektor bardzo, bardzo widoczny. I zobaczcie, że tak naprawdę z wytarcia tego aplikatora zostało jeszcze 3/4, tak więc spokojnie mogłam zdecydowanie mniej tego zdjąć z... Tak się przyglądam tym podkówką pod oczami. Mniej tego zdjąć, natomiast wykorzystam sobie ten korektor jako bazę pod makijaż, bo nie chcę teraz używać bazy, której zawsze używałam, tylko skoro robimy powrót do przyszłości, no to robimy taki, wiecie, po bandzie powrót do przyszłości, czyli również nałożę ten korektor teraz na powieki. Do utrwalenia tego korektora wezmę sobie puder Kat Von D Locate. Ja kiedyś robiłam jego test, czy on jest na przykład taki dobry jako puder matujący dla skóry tłustej, ale niezbyt się dobrze w tym teście spisał. Potem go w zasadzie przestałam używać, natomiast wiem, że część z Was używa go pod oczy, więc spróbuję sobie dzisiaj go właśnie w ten sposób użyć. Natomiast jako puder taki utrwalający, przynajmniej na tą strefę T, użyję pudru z Nabli. Kiedyś dawno temu robiłam cały właśnie film z podkładem Nabli, korektorem właśnie i tym pudrem. I to jest Baking and Setting Powder. Wydaje mi się, że Nabla wyszła chyba z jakimś nowym pudrem w międzyczasie, tak mi się wydaje, bo ten puder ma naprawdę no już sporo czasu. Na szczęście on powinien być jeszcze dobry. I zrobimy to metodą troszeczkę inną, czyli bez wpracowywania to w gąbeczkę, tylko od razu na pędzel i omiatam. No, połączenie tego podkładu z tym pudrem dało bardzo suchy efekt na skórze i w ogóle mam wrażenie, jakby troszeczkę tak to połączenie spowodowało, że to wszystko wygląda nieco ciemniej niż przynajmniej na początku i nie wiem dlaczego, ale tak jakby nieco bardziej różowo. Mam wrażenie, że to wygląda właśnie różowo, chociaż podkład jest przecież taki bardziej żółty w moim odczuciu, natomiast pod oczami ten Kat Von D trochę mi się nie podoba, powiem Wam. Wygląda bardzo sucho. Ja z reguły nie zwracam uwagi na to, bo tak jak mówię, moja skóra pod oczami to tak różnie bywa, natomiast to wygląda bardzo źle. I nie pamiętam, u kogo ja widziałam, że właśnie ten puder pod oczy był używany, bo na pewno mi pisałyście w komentarzach, to już mogło być jakiś czas temu, ale mi się wydaje, że ja to u kogoś widziałam na filmie i tak mi się po prostu też przypomniało, żeby to użyć. Natomiast przybliżę Was, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda pod oczami. Nie wiem, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. Mam wrażenie, że nie, bo kamera jednak trochę tak jakby, wiecie, bluruje, no jednak. Jedziemy dalej i teraz czas na brwi. I wykorzystam właśnie pomadę Anastazji w kolorze Auburn, której używałam swego czasu bardzo, bardzo dużo. Natomiast zmienił się pędzelek, bo użyję pędzelka z Anastazji, którego wcześniej nie miałam. Natomiast nie chcę sobie spartolić tych brwi dzisiaj, więc po prostu ten pędzelek wiem, że się dobrze sprawdza, bo parę razy go używałam, żeby się właśnie pobawić pomadą. Czasami, wiecie, przypomnieć sobie, na przykład używałam pomady z Benefitu, więc wiem, że jest dobry i wiem, że jest bardzo, bardzo precyzyjny, więc sobie właśnie pomyślałam, że to może być dzisiaj takie całkiem ciekawe. Więc nałożyłam pomadę, potem wytarłam wieczko, a następnie rozgrzałam trochę na dłoni, żeby była troszkę bardziej plastyczna. Uch, jaka ona jest mocna. O matko, potrzebuję chyba jakiegoś lusterka. Mam tutaj paletkę chudy akurat. No, bardzo ciemna jest ta pomada, ale
Myślę, że damy radę, przynajmniej spróbuję. No, muszę przyznać, że chyba nawet nie wyszło tak najgorzej, jak na to, że pomady nie używałam już jakiś czas. No, brwi wyszły bardzo, bardzo ciemne. Podejrzewam, że troszkę nierówne, bo generalnie ta brew jest niżej, ta brew jest wyżej, więc jeszcze jak je mocniej podkreślę, to czasami tak wychodzi, a czasami na przykład tą narysuję jakby ten początek trochę wyżej, ten niżej i już tym bardziej się rzuca w oczy. No ale jak to się mówi, brwi to są siostry, nie bliźniaczki. U mnie zdecydowanie to są siostry z odstępem mniej więcej jakieś 5 lat różnicy pomiędzy nimi, ale... Jest jak jest, nie możemy być wszyscy idealni. No dobra, więc teraz przejdę w takim razie do oczu, bo jeszcze nie chcę brać żadnego różu, bo nie wiem, co mi tutaj wyjdzie. I jeśli chodzi o oczy, no to tak jak Wam wspomniałam, mam albo Smashboxa, albo The Balm. I chyba sięgnę sobie po The Balm. Mam bazę w postaci korektora na powiekach, więc po prostu biorę się za pędzelki. I coś tutaj zmalujemy, tylko sama nie wiem co. Może zacznę od tego, żeby zaznaczyć załamanie powieki i wykorzystam do tego bronzer Bahama Mama, który tutaj jest. Zobaczcie, ja nawet tej palety dosyć sporo używałam. Ona jest taka zacnie usyfiona, no bo niestety tak to jest, jak się korzysta z palety. Więc zaczynam właśnie od zaznaczenia sobie powieki. Hakuro J850 pędzelek. Dla mnie Bahama Mama jako bronzer jest troszeczkę za ciepła, więc ja mam tutaj dwa inne bronzery, które będę chciała użyć. Natomiast właśnie z reguły, jak korzystałam z tej paletki, to używałam właśnie Bahama Mama do takiego zarysowania właśnie powieki. A teraz sięgnę po ten ciemny kolorek tutaj po środku. O matko, pokazuje nie to. Tutaj po środku ten ciemny kolor. To jest z Nude Tude i on się nazywa Sexy. On jest taki... Przestanawiam, czy on jest bordowy, czy on jest brązowy. Nie wiem, zobaczymy cały czas na ten sam pędzel i będę troszeczkę tutaj pogłębiać ten kolor. Czyli nie wiem, czy on jest brązowy, czy on jest bordowy. Ciężko to w ogóle zobaczyć i nawet jak nakładam na oczy, to też ciężko zobaczyć, natomiast całkiem fajnie się nimi pracuje. Nie są tak bardzo napigmentowane, jak jesteśmy teraz przyzwyczajeni do cieni, że wiecie, nakładamy cień i tam po prostu sypie się pigment i tak dalej. Kiedyś zdecydowanie inaczej te cienie wyglądały, miały inną formulację i inaczej się z nimi trochę pracowało. Ciężko było właśnie zrobić sobie... plamę. Wydaje mi się, że pierwszą taką paletą, która tak bardzo i tak mocno się sypała, była Anastasia Subculture. I kiedy ona się tak sypała, to przecież podniósł się taki rwetes wśród wszystkich influencerów, a przynajmniej sporej części, bo faktycznie nie wszyscy, ale spora część właśnie mówiła, że coś tutaj mi nie wyszło, że to się strasznie sypie i że tak nie powinno być. No ale teraz jednak w wielu paletach jest właśnie tak, że palety się dosyć mocno sypią. No makijaż chyba będzie ciemny, tak coś mi się wydaje. Wezmę teraz ten cień Insane Jade z Shady Lady, ten tutaj szary na końcu. On jest taki troszeczkę jakby metaliczny, natomiast zobaczymy właśnie jak on będzie wyglądał na oku. Nałożę go na zewnętrzny kącik. Nie jest taki ciemny jak myślałam, wydawało mi się, że będzie troszeczkę ciemniejszy, no chyba, że go napakuję, ale trzeba uważać, bo wtedy się chce osypać. No ale dobra, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie po prostu. Wracam do pierwszego pędzelka i trochę to rozetrę. Myślałam, że on będzie trochę bardziej ciemny, więc w takim razie, o matko, tą paletkę się ciężko bierze. Weźmiemy tą kolorek Led Zeppelin z Bon Jovi i on jest taki oliwkowo-ciemnozielony. Odwrócę pędzelek na drugą stronę i spróbujemy ten kolor nałożyć. Może on będzie trochę
ciemniejszy. Nie jest. Wydawało mi się, że jest szansa, że ten makijaż będzie ciemny, ale on wychodzi taki... No wychodzi ciemny, tak? Wychodzi troszeczkę ciemny, ale nie bez szału. Chyba nie aż tak ciemny, jak myślałam. Natomiast zawsze możemy wrócić do tego ciemnego, który pierwszy brałam i możliwe, że tak zrobimy. Więc ja ten zielony rozłożę na większość powieki w takim razie. A następnie na mały pędzelek Hulu z Danielem Sobieśniewskim, to jest DS14, wezmę właśnie ten ciemny, który wpakowałam w załamanie i nałożę go tutaj, w samym zewnętrznym kąciku. Miks się mi robi po prostu nieziemski, trzeba przyznać. Nie do końca o to chodziło, ale cóż. Bardzo fajny jest ten pędzelek, taki mięciusi, że właśnie nie robi nam plamy kolorów, tylko od razu właśnie można rozcierać, chociaż do rozcierania. Do rozcierania to ja celowo sobie wzięłam ten, czyli DS15, bo on też jest mały, natomiast patrząc na główki, nie wiem czy będzie, o, mi się wydaje, że będzie teraz widać, no to one są bardzo podobne, więc wydaje mi się, że ten też będzie stanowił taki właśnie mały pędzelek do rozcierania, on nie jest taki duży. Ja lubię, powiem Wam, takie duże pędzle do rozcierania, jak na przykład Maxi 05 albo Maxi 30, one są fajne, żeby wszystko dobrze rozetrzeć, natomiast te właśnie, no to już są troszkę bardziej precyzyjne. Trochę za bardzo giętki, żeby mieć precyzję tutaj na dolnej powiece, ale skoro już zaczęłam, to dokończę, natomiast nie. Tutaj muszę wziąć DS16, on jest troszeczkę bardziej sztywny po prostu i mam trochę więcej kontroli, żeby właśnie nałożyć też ten ciemny kolor na dolną powiekę. No i właśnie, skorzystam z tego dużego pędzelka, tylko że w tej palecie nie ma żadnego beżowego, więc sięgnę po Cover Shot i tutaj jest taki jasny beżowy cień i tym cieniem rozblenduję sobie tutaj wszystko bliżej brwi. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że te błyski tutaj, w sensie ten konkretny kolor jest trochę kiepski. Tutaj mam Mary Lou, ale ona chyba też za bardzo nie podoła. I też w tej paletce też te błyski są troszeczkę takie słabe. Więc wyciągnęłam Cover FX Custom Enhanced Drops w kolorze Moonlight. I te kropelki nałożę sobie teraz w jakiś sposób, jeszcze nie wiem w jaki, na powiekę tutaj na początku, żeby dodać troszeczkę błysku. Tylko zastanawiam się, czy to zrobić pędzelkiem, czy może zrobić to delikatnie palcem. No dobra, nałożyłam troszeczkę ich na palec i teraz zobaczymy. Ale to jest ładne. Cudo. Okej, teraz na drugie oko. Teraz szybciutko je tutaj połączyć na... Żeby to nie było takie ostre, tylko nieco rozetrzeć tą granicę. O. No, całkiem nieźle wygląda. Zobaczymy, a jakby na to mokre teraz dorzucić Mary Lou, czy to w ogóle ma sens, myślicie? Nie wiem, czy to był dobry plan z tym Mary Lou, bo wydaje mi się, że te kropelki były... chłodniejsze, Mary Lou jest taka cieplejsza, no ale, ale już teraz dołożę, bo już jak zaczęłam dokładać to, żeby to ładnie i równo wyglądało, to po prostu dołożę tej Mary Lou. Ona jest bardziej żółta i te kropelki były takie bardziej srebrne i chyba tak fajniej z tym wyglądały, mam wrażenie. Ale nadal nie jest źle, dlatego że to jest bardzo mocno rozjaśnione. Jeszcze wrócę, żeby to tutaj połączyć na środku. No ale te kropelki to dają naprawdę niezły blask. Tylko że one dają ładny blask, natomiast na mojej skórze, widzicie tutaj, te kropelki są tu, o, dają bardzo ciemny kolor, bo one mają ciemną bazę, więc ja tego jako rozświetlacz
raczej bym nie używała, bo to po prostu no, zrobi mi ciemną smugę. Jako bronzer wyciągnęłam taki bardzo stary bronzer, taki nawet dwa. Jeden to jest moja, który kiedyś na samym początku w ogóle YouTube'owania dostałam taką dużą paczkę od Contigo właśnie z różnymi rzeczami, zrobiłam z tego wielkie rozdanie. Ale właśnie zostawiłam sobie jeden bronzer i on jest w kolorze Emerite. Emerit, nie wiem jak się wymawia, ewentualnie Hean 505 Jamaica Sun, matowy bronzer i myślę, że możemy sobie użyć tego bronzera właśnie do wykonturowania. Cóż to jest? Pędzel Blush Brush chyba z Biedronki, o ile się nie mylę. Niby to miał być taki fajny bronzer dla jasnej karnacji, natomiast on jest taki bardzo, bardzo jasny, że ja troszeczkę za bardzo nie widzę w ogóle jego efektu. Natomiast co jakiś czas go właśnie użyję, żeby sobie przypomnieć, czy dalej go nie lubię, czy może coś się zmieniło. No to teraz przyszedł czas na róż i wiecie co, może już wykorzystam do końca tą paletkę i tak sobie myślę, że wzięłabym Instant, bo Cabana Boy chyba będzie ciemne, a tu by się przydało tak troszeczkę ożywić te policzki. Mam jakiś pędzel z Bailey, czyli jakiegoś chińskiego zestawu, który kiedyś dawno temu kupiłam i tak myślę, nie wiem czy nie za dużo go nałożyłam trochę. Okay. Dobra, muszę trochę wytrzeć, żeby jednak nie było go za dużo. Chyba to był dobry pomysł, żeby tak troszkę rozjaśnić. Ten pędzel jest słaby. Wydaje mi się, że to jakby pomysł ogólnie był dobry, tylko że pędzel jest trochę słaby i on tak troszkę po pierwsze kiepsko nabiera i kiepsko też rozciera. Może jednak wezmę jakiś inny. Tu mam z Glam Shopu z kolekcji Royal. O, i on chyba troszkę lepiej sobie z tym poradził. No i zatem spróbujmy Mary Lou jako rozświetlacz. Jak już tak lecimy po wszystkim, no to weźmy. To jest pędzelek też z Biedronki, Highlighter Brush. Ale myślę, że Mary Lou daje radę jeszcze. Słuchajcie, ten blask jest i to nawet bez, nie wiem, nakładania na mokro, bez żadnego kombinowania. Po prostu dobrym takim, wiecie, okrągłym pędzelkiem. No, Mary Lou po tylu latach, ale daje radę. Natomiast no już błysk na oku to już jakby nie to. To już jesteśmy przyzwyczajeni chyba do większych błysków, do takich, wiecie, po prostu rzucających się w oczy. Natomiast tu na policzkach to wydaje mi się, że wygląda całkiem fajnie. Jeśli chodzi o tusz, to tu będzie problem, dlatego że ja nie mam żadnych nowych tuszy. Najstarszym tuszem, jaki mam, to jest Sephora Size Up, o którym wspominałam w zeszłym roku. Gdzieś znowu posiałam moją paletkę Huda, ona ma dobre lusterko. I od tamtego czasu jej nie używałam. Minęło jakiś, myślę, że max pół roku, odkąd mam. Więc jeszcze spokojnie mogę jej użyć. No a jako pomadkę to powiem Wam, że z takich starych, starych pomadek to ja i tak cały czas na bieżąco je używam, bo to są m.in. pomadki MACa, pomadki Golden Rose, to są cały czas te same pomadki, więc wyciągnęłam pomadkę MACa w kolorze Faux. Jak widać, no jest dosyć mocno zużyta, bo naprawdę bardzo ten kolor lubię. To jest właśnie taki kolor dzienniaczek, moje usta, ale troszkę lepsze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten makijaż. Jestem, powiem Wam, bardzo ciekawa, jak utrzyma się kombinacja tego podkładu z tym pudrem, dlatego że ona wygląda całkiem ładnie. Podoba mi się, jak wygląda ten podkład na żywo, więc tutaj znajdziecie informacje, gdzieś tu będzie fruwała informacja. Na koniec dnia, jak się to wszystko utrzymało, czy na przykład się wyświeciło, czy zważyło, czy może po kilku godzinach nadal wygląda to całkiem ładnie. Jeżeli uda mi się nagrać przebitkę, to też Wam tutaj pokażę. Tak po prostu, wiecie, z czystej ciekawości, bo ja lubię jednak tak, żeby było trochę więcej informacji. Nie samo na zasadzie nałożyłam podkład i po 5 minutach jest fajne, tylko jednak trochę więcej. A że właśnie to jest taka kombinacja, której nie próbowałam, to myślę, że może być fajnie. Kto wie, może ten puder wejdzie z powrotem do moich łask i na przykład zacznę go próbować z innymi podkładami. Jeśli chodzi o paletkę The Balm, podoba mi się makijaż. Troszkę co prawda planowałam inny, ale nie jest źle. Wiadomo, że pomada Anastazji, ja ją zawsze lubiłam, tylko po prostu od dawna nie używałam, bo ona daje bardzo intensywny efekt, więc może w sumie dobrze wyszło, że
te oczy wyszły trochę mocniejsze, bo jednak no, jak ta pomada jest taka mocna, to jednak dobrze, żeby oczy też były mocniejsze. Co prawda ten róż jednak, on jest taki bardzo delikatny. Ja go w ogóle na przykład nie widzę już w tej chwili, więc nie wiem, czy po prostu za mało go dałam, bo też się trochę bałam, żeby nie przesadzić, czy co. Natomiast Merylu daje radę jeszcze cały czas, naprawdę fajnie wygląda i całkiem ładnie się komponuje, dlatego że tutaj wewnętrznie jest też troszeczkę blasku i to też jest Merylu i to razem tak ładnie tworzy całość. No a MAC, co tu dużo mówić, ja MAC-a uwielbiam, tak więc MAC cały czas u mnie nie wypada z łask w ogóle. Cały czas bardzo lubię, bardzo często używam, zresztą nawet jakiś czas temu na różnych wyprzedażach kupiłam też nowe kolory MAC-a, tak więc ja cały czas niezmiennie lubię bardzo te pomadki. No dobra, więc to tyle jeśli chodzi o taki przegląd zapasów kosmetycznych, przegląd toaletki, Shop My Stash, nie wiem, dajcie znać, czy macie jakieś pomysły na nazwę, no ja na razie tak roboczo nazywam to właśnie w ten sposób. Jeżeli Wam się tego typu filmy podobają, to dajcie znać, to myślę, że mogę kontynuować i na przykład wyciągać jeszcze inny podkład, jeszcze inny puder i kombinować, wiecie, tutaj z jakimiś tam innymi paletkami, innymi rzeczami, tak więc jeżeli Was to interesuje, to koniecznie dajcie znać. No dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o ten film. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie kciuka do góry. No chyba, że Wam się nie spodobało, też jest taka opcja, to zostawcie kciuka do dołu. Jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. A tymczasem co? Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa.